wiosna w pełni. Maj w ogrodzie to czas pierwszych zbiorów. My w Unii Kulinarnej nie ustajemy w przekonywaniu Państwa do tego, że najlepsze produkty to te lokalne i sezonowe, czyli te z naszych przydomowych ogródków. A nasi wspaniali kucharze Mariusz i Łukasz pomagają nam odkryć je w nowej odsłonie. Cześć Aniu. Witam Was serdecznie. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj na nas czeka, ale coś czuję, że będzie to produkt z Twojego ogródka. Czy pod tą kopułą mieszka wiosna? Macie obaj rację. I co tam mamy? Rabarbar. Smak dzieciństwa, po prostu uwielbiam rabarbar. A ja uwielbiam tę kwasowość, którą ma. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy produkt tak Was cieszy. Proszę, żeby było to coś niebanalnego, odkrywczego i kreatywnego. Obiecamy, zadziwimy Cię dzisiaj. Tak będzie. No to działamy. A jak? Łodyga rabarbaru maczana w cukrze. Któż nie pamięta tego smaku dzieciństwa, beztroski i lata? Historia rabarbaru sięga dawnych, dawnych czasów, kiedy to w Chinach był uprawiany jako roślina lecznicza. I Brytyjczycy sprowadzili go do Europy właśnie jako roślinę leczniczą, ale pomylili odmiany i sprowadzili do nas normalny, ogrodowy rabarbar. Przez kilkaset lat rabarbar był u nas uprawiany jako roślina dekoracyjna. Dopiero później pewien przedsiębiorczy ogrodnik pomyślał, że chce ją wypromować właśnie jako warzywo lub owoc, ponieważ upiekł z niego pyszne ciasto, które okazało się takim przebojem, że rabarbar wkroczył z przytupem na sceny kulinarne Europy, gdzie króluje do dziś. Już z każdym dniem jest coraz cieplej, więc dzisiaj zrobię coś na ochłodę i myślę, że zaskoczę tym smakiem Mariusza i Anię. Co my tutaj mamy i co weźmiemy? Śmietanka i jajka, tak, i jeszcze puszka mleka skondensowanego. Skoro rabarbar jest warzywem, doskonale do niego będą pasowały owoce morza i świeże owoce. Wezmę mango i jeszcze truskawki. I co panowie, jaki smak będzie miała dzisiaj wiosna na talerzu? Łukaszu, widzę, że słodki. Będzie chłodzący smak, bo przygotuję lody. I to z warzywem, bo rabarbar to warzywo. Nie tylko rabarbar, czy ja dobrze widzę, to jest burak? Tak, to jest burak. Nieprzypadkowo, no bo wiesz, zazwyczaj wyobrażamy, że ten rabarbar musi być taki czerwoniutki, piękniutki, a czasami mamy zielony, no który właśnie jest bardzo smaczny, ale kolor nie tak wabiący, więc tu zrobię taką sztuczkę, dodając trochę buraczka dla podkręcenia koloru. Uwielbiam te twoje szalone pomysły w kuchni, jak na przykład zrobienie lodów z warzyw. No, można to i tak powiedzieć. A ty, Mariuszu? U ciebie widzę jakąś galaretkę, co to jest? Nie, Aniu, to są przegrzebki, nazywane inaczej małżami świętego Jakuba, albo muszlami pielgrzyma. Są to wspaniałe i mało doceniane owoce morza. Zaskakująco świeży zapach, jak na owoce morza. Ja tak trochę patrzę z podejrzliwością, dlatego że u ciebie są truskawki i będziesz łączył je z owocami morza? Tak, dokładnie. Będę robił to nie tylko z owocami morza, a także właśnie z warzywem, czyli z rabarbarem, z truskawkami i oczywiście z moim ulubionym owocem mango. No i jeszcze później niespodzianka. Prawdziwe szaleństwo w kuchni dzisiaj. No co, zostawiam Was w takim razie i wracam za chwileczkę sprawdzić, jak Wam idzie. Obieram rabarbar, bo kiedy rabarbar nie jest młodziutki, to zazwyczaj ta skórka jest trochę twarda. A Ty, Łukaszu, lubisz rabarbar? Uwielbiam rabarbar. To jest dla mnie smak dzieciństwa. No i ja, wiesz co, nie wyobrażam sobie lata, kiedy to nie miałem łodygi rabarbaru w ręku, jakiś taki garści cukru i sobie po prostu zanurzałem rabarbar do cukru i jadłem. Właśnie tak, tak samo tak robiłem. Najlepiej jest tak. Co jest najciekawsze z rabarbarem, że nawet w domu można sobie uprawiać rabarbar, który będzie intensywnie czerwony, a żeby tak stało się, wystarczy tylko kiełkujący rabarbar przykryć jakąś kopulą, która nie przypuszcza światła. Bo właśnie jak rabarbar nie ma tego dostępu słońca, no to wtedy staje się intensywnie czerwony. To ciekawe, nie wiedziałem o tym, Łukaszu.
Tu w rondelku mam cztery lodygi rabarbaru pokrojone w takie szersze paski. Rozmiar tak naprawdę może być chaotyczny. Wlewam tu odrobinę wody i na średnim ogniu gotuję ten rabarbar do miękkości. Ja sobie tu pokroiłem półtorej łodygi, dlatego, bo ja lubię jednak ten wyrazisty smak rabarbaru. Naprawdę można komponować to, jak się tylko chce, że ktoś bardziej lubi mango, ktoś bardziej lubi truskawkę. A mam jeszcze taką jedną ciekawostkę, co się tyczy mango. Zawsze jak wybieram mango, patrzę, żeby było miękkie. I jeszcze jedna taka rzecz, że mango pestka jest spłaszczona równie tak samo, jak i kształt mango. Czyli ona idzie dokładnie w tą stronę. Dlatego nie radzę kroić mango tak, ponieważ wtedy będziemy ją niestety musieli tak prymitywnie wyrwać, no i no nie zależy nam na to, żeby utracić cały cenny miąższ ze środka. Dlatego zalecam kroić mango w ten sposób. Wyczuwam nożem tą kosteczkę, czuję ją, że ona jest, po prostu czuję ją. Jesteś. Oj, jesteś, dobra, lecę dalej. I lecę równo z tą kosteczką. Rabarbar bardzo pięknie zmiękł, ale widzicie, że kolor trochę zniknął. Muszę to zmielić na mus. I zwróćcie uwagę, że nie dodaję w tym momencie ani trochę cukru. Tu jest tylko rabarbar i odrobinka wody. Połówkę mango przekrajam w takiego pięknego, owocowego jeża. Pewnie widzieliście nieraz na ilustracjach. Robię to po to, żeby później z łatwością sobie te kosteczki od mango odłupać. Mam już gotowy mus z rabarbaru, chociaż i rabarbar to warzywo, które ma włókna, to po tym, jak chwilkę to pogotujemy, następnie zmielimy, z tego powstaje piękniutki mus. Tylko ja wspominałem o tym, że ja go spróbuję zabarwić, więc w tym momencie dodaję tu trochę właśnie soku z buraków. I spójrzcie. Voilà, to jest naturalny barwnik i od razu ten rabarbar staje się pięknie różowy. Przez to, że do tego musu nie dodawałem cukru, to on nadal jest kwasowy, a baza, którą już zaczynamy robić, będzie słodka. Do śmietanki dodaję 200 gramów słodzonego mleka skondensowanego. I właśnie przez to, że łączymy mleko skondensowane ze śmietanką, już mamy bazę, z której można robić lody. Tylko dzisiejszy przepis będzie nieco bogatszy, bo też tą bazę wzbogacimy dodatkiem jajek. Ale teraz trzeba ubić mleko skondensowane i śmietankę na sztywną masę. Śmietanka i mleko skondensowane, ubite. Piękna z tego piana wyszła. Dzisiejsza baza na lody będzie się składała z dwóch podstawowych składników. To będą jajka i śmietanka. Więc teraz mam tu rondelek, na dnie jest trochę wody, jest taka wrząca, a z góry misa. I misa nie może się dotykać dnem wody. To właśnie jest kąpiel wodna. I do takiej misy wbijam teraz dwa jajka, bo chcę je podać obróbce termicznej, no bo surowych jajek właśnie w lodach nie polecam. Dwa jajka i dwa żółtka. Bo właśnie dzięki temu, że połączymy masę, która składa się ze śmietanki i mleka skondensowanego, i masę jajeczną, lody będą bardziej kremowe, a na dodatek nie będą miały kryształków lodu po tym, jak się schłodzą. I do tego 240 gramów cukru. I teraz chwilka takiego mieszania, właśnie podgrzewając. Tu jest umiarkowany ogień, wszystko nam ładnie paruje. A ja z góry mieszam te jajka. O Boże. Łukasz, a co ty tak te ręce ciągle zmieniasz? Oj, poubiwałbyś ty te jajka. Mamy 25. To jest męczące. Ale właśnie, przed tym aż wykorzystam mikser. Tu chodzi o to, aby ta masa w czasie podgrzewania właśnie pozbawiłaby się wszystkich kryształków cukru. Cukier się rozpuścił w tej masie jajecznej, a to się sprawdza
biorąc trochę tak między dwoma palcami, pokręcamy tak, nie czujemy kryształków, znaczy jest dobrze. I tak, jeszcze ciepłą masę, teraz wzbogacam takim lekkim chlustem soku z cytryny, bo cytryna bardzo fajnie to wszystko orzeźwi. Dodam jeszcze do środka, rzecz jasna, trochę wanilii i porządną szczyptę soli. Ja bardzo lubię dodatek soli do deserów, bo moim zdaniem ta sól wynosi deser na całkowicie inny poziom. I ubijamy do momentu, aż masa się wystudzi i będzie taka bardziej pulchna. A ja teraz do salsy dodaję truskawki. Ja dodałem w tym wypadku 6, bo mam dość małe te truskawki. Zastosowałem taką metodę jak 2 na 2, czyli 2 owoce, 2 warzywa. W tym wypadku właśnie warzywem będzie jeden rabarbar, a drugim będzie czerwona cebula. I niespodzianka, jak salsa, oczywiście nie może zabraknąć chili. Nie będę z tym chili przesadzał. Dam dosłownie odrobinę, aby ten smak salsy był podkreślony. A następnie oczywiście bardzo, ale to bardzo drobno, jakbyśmy robili tatara. Cebulka czerwona wjeżdża do salsy. Mam takie pewne pytanie egzystencjalne, które mi się właśnie narodziło. Czy barbary lubią rabarbary? Znacie jakąś barbarę, która lubi rabarbary albo nie lubi rabarbary? O tak, znam jedną, która uwielbia rabarbary i ta barbara kocha wszystkie rabarbary. Lody rabarbarowe, nie barbarowe, już prawie są gotowe. Mam tu takie dwie masy i za chwilkę to połączę. To taki piękny kogiel-mogiel. Tak jest, tak jest. A zostanie dla mnie jakaś miseczka do wylizania? Na pewno wszystko będzie załatwione. A jak twoje rabarbarowe przegrzebki? A przegrzebki będą teraz solone, oczywiście solą morską. Czy takie przegrzebki można kupić u nas w sklepie? Oczywiście. Na Litwie, tak. Czy w Polsce? Oczywiście, że tak. Najczęściej sprzedawane są zamrożone. No ja bym jednak polecał te świeże, dlatego one mają ten zapach. No dla mnie to jest po prostu poezja. Przyznam się szczerze, nigdy w życiu nie jadłam przegrzebek, przegrzebków. Ja też chcę bardzo spróbować. To za chwileczkę do was wracam. To więc dwie masy połączone, piękna konsystencja. I już nawet z tego można zrobić lody waniliowe, ale nasze lody będą rabarbarowe. Więc wlewam tę masę do środka i łagodnie to łączę szpatulką. I lody wędrują do zamrażalnika do momentu, aż się dobrze, porządnie schłodzą i stężeją. Rozgrzewam patelnię do dość znacznej temperatury. Jak widzę, że już naprawdę aż ją zaczynam czuć, wtedy daję odrobinę oliwy z oliwek, czy to też oleju rzepakowego. W tym wypadku to będzie oliwa z oliwek. I naprawdę na taką rozgrzaną, aż widzimy, że ogień tutaj poszedł, rzucamy przegrzebki. Chwilowo zdejmuję je z ognia. Strzela, skwierczy, ale ja się nie boję, proszę państwa. Ja cały czas będę je tutaj kontrolował i w międzyczasie będę doprawiał salsę. Czyli pieprz, troszeczkę soli, ale już zwykłej. I widzę, że przegrzebki ładnie się rumienią. Dodaję dosłownie kosteczkę masła i wlewam sok z połowy cytryny. Z połowy dlatego, bo resztę dodam do salsy. I oczywiście, nie zapominając, oliwy z oliwek, dwie łyżki. Całość dokładnie mieszamy i przegrzebki mamy gotowe. Można je wyłączyć. Ale nadymiliście? Chcecie poprawić. Nadymił! Wędziłeś rabarbar? Nie, nie, to one, to one. Co będzie na drugie danie? Marynowany rabarbar. O, marynowany w czym? W marynacie, tak jak na ogórki, jak na cebulkę. Taki na rabarbar. Taki rabarbar jest świetnym dodatkiem i do sałatek, i do dań głównych. Brzmi bardzo intrygująco. A u ciebie, Mariuszu? No skoro mamy już zmarynowane, skoro mamy już tutaj przegrzebki, no to pomyślałem, że potrzeba nam tutaj czegoś do picia, a to będzie nic innego jak lemoniada. O, rabarbarowa. Tak. Wrócę do was na degustację. To czekamy. Dobrze. To tak, zostało tu tych kilka lodyk rabarbaru i ten rabarbar
ja lubię marynować wraz ze skórką, bo to trochę czasu spędzi w tej marynacie i ta skórka nam zmięknie. Więc po prostu w takie, wiecie, szersze kawałeczki to kroję. Ja będę zaczynał od krojenia rabarbaru w 2-3 cm kawałki i tu już w międzyczasie będę nastawiał około 1 litra wody. Rabarbar przełożyłem do słoiczka i robię marynatę. Wszystko będę odmierzał tą samą szklanką, więc pół szklanki wody. Mam tu dobry, ekologiczny ocet jabłkowy. Też daję pół szklanki. I dodaję pół szklanki cukru trzcinowego. A do tego kilka liści laurowych, kilka ziaren jalowca, kilka goździków. Na ogień i do momentu, aż się zagotuje. A ja pokrojony rabarbar rzucam do wody i od razu kilka gałązek rozmarynu. A ja chciałem zaskoczyć jeszcze jednym składnikiem, jakim będzie imbir. Dam tu dosłownie 5 plasterków cienkie pokrojonych. No i oczywiście, jak dodaję truskawki, nie mogę zapomnieć o brązowym cukrze. Tak na bogato 3 do 4 czubatych łyżek. Marynata się zagotowała i do słoiczka ładniutko ją wlewam. Zakręcamy słoiczek. Po kilku godzinach będzie smaczne i będzie fajnie zamarynowane, ale najlepsze jest tak po jednym, po dwóch dniach. Lemoniada, jak widzimy, jest gotowa. Odstawiam ją do chłodzenia, około 2 godzinek myślę i będzie bardzo dobrze. A to, co mi zostało, na pewno nie wyrzucę, a wykorzystam do porannych naleśników. Bo uwielbiam naleśniki z rabarbarem, do tego jakiś twaróg. Mariuszu, naleśniki będą jutro, no ale dzisiaj już musimy serwować zdania. Ale tu różowo, wiedziałam jak się ubrać. A ja bardzo chcę tego spróbować. Ja też. Proszę bardzo, kosztujcie. Pyszne przegrzebki. Myślę, no sprawdźmy, jak są zrobione. A. I tu salsa owocowo ostra. Owocowo warzywno ostra. Mm. One są pyszne. Topnieje w ustach po prostu. Jak ja mogłam wcześniej żyć bez przegrzebek, czy przegrzebków? Przegrzebek. Mają taką trochę konsystencję jakby mięsną. Tak, jak kurczak, nie? Mhm, dokładnie. A rabarbar tu się tak dobrze komponuje. Bardzo pysznie. Ja bardzo chciała do tego spróbować tej twojej marynaty. O, marynowany rabarbar. Ja? Mm. To jest znakomite. To jak gruszki z octu. Trochę może? Jak śliwki z octu marynowane. Bardzo dobry smak. Myślę, że będą pasować do wszystkiego. Do mięs. I do mięs, i do serów. Będą na pewno przebojem każdego grilla. Niesamowite, zrobiłeś z rabarbaru gruszki. Ja już się nie mogę doczekać deserów. Ale najpierw ja bym zaproponował, żebyście to wszystko przepili tą pyszną lemoniadą rozmarynowo-rabarbarową. Ale aromat? Czuję rozmaryn. Tak, pycha. Prawdziwe letnie odświeżenie. Tak dobrze, tak kwaśno i tak smacznie. Super. I do tego ten rozmaryn, który rzeczywiście dodaje te nieoczywistości w smaku. My tu gadu, słuchajcie, a jak widzę, to lody się rozpuszczają, także ja bym chciał je skosztować, póki są lodami. szybko próbujcie. Próbujemy. Łukaszu? To są najlepsze lody, jakie jadłam w życiu. Bardzo jest mi miło, dziękuję. Nie myślałeś otworzyć lodziarni? Ale to jest jakaś magia. Jak udało ci się zrobić bez właśnie tej maszyny do lodów, lody, które smakują właśnie jak z prawdziwej włoskiej lodziarni? Jeden sekret. Trzeba dać trochę więcej cukru. Ale z rabarbarem, który jest kwasowy, to świetnie działa. Naprawdę mega, mega wyśmienite. I od dzisiaj zamawiam lody tylko od ciebie. Zgoda. Panowie, naprawdę udało wam się dokonać czegoś niesamowitego. Wynieśliście nasz zwykły, pospolity rabarbar na wyżyny kulinarnych smaków.
Zachęcam Państwa serdecznie, jeżeli tylko macie pod ręką w przydomowych ogródkach rabarbar, koniecznie skorzystajcie z tych przepisów. A znajdziecie je w mediach społecznościowych TVP Wilno. A na dzisiaj to już wszystko i widzimy się za tydzień. Pa, pa! Pa.